Mamy tutaj dane wzory trzech funkcji. Najpierw mamy funkcję dwóch zmiennych. f od xy równa się x kwadrat razy y. To jest funkcja o wartościach liczbowych, o wartościach rzeczywistych. Następnie mamy dwie zwyczajne funkcje jednej zmiennej. x od t równa się cosinus t, y od t równa się sinus t. I teraz będziemy się zajmować złożeniem tych trzech funkcji. Mianowicie weźmiemy sobie taką funkcję f i za argumenty funkcji f wstawimy. Wartości tych funkcji x od t i y od t, czyli x od t, y od t. No i teraz możemy się zastanawiać, co to jest to złożenie. Możemy tutaj sobie tak graficznie to zilustrować. Powiedzmy, że tutaj mamy oś t, oś argumentów tych funkcji x i y. No i potem mamy parę funkcji x od t, y od t, które przekształcają nam tę. Rzeczywistą w płaszczyznę, czyli przyporządkowują punktowi na osi, tutaj jakiś punkt na płaszczyźnie wsłużonych x od t, y od t. A następnie co robi funkcja F? Funkcja F punktowi na płaszczyźnie będą wartości funkcji f przyporządkowuje znowu jakąś wartość liczbową, czyli to złożenie to jest funkcja. Z osi rzeczywistej w oś rzeczywistą, czyli to złożenie to jest po prostu funkcja jednej zmiennej. No i to się może wydawać nieciekawe, ale tutaj ciekawa rzecz się dzieje po drodze. W międzyczasie tutaj, gdzie pojawiają się właśnie, gdzie pojawia się funkcja wielu zmiennych. No i teraz to, co nas będzie interesowało, to jest pochodna tej funkcji pochodna tego złożenia. Ponieważ to jest po prostu funkcja jednej zmiennej, to to jest zwyk, zwyczajna pochodna. Zwykłe d po DT. Nie żadna pochodna cząstkowa. No I teraz możemy obliczyć tę pochodną korzystając ze wzoru na pochodną złożenia funkcji wielozmiennych. Ale jak nie znamy tego wzoru, to pokażę, że w takim przypadku, kiedy to jest funkcja z prostej rzeczywistej w prostą rzeczywistą, zwykła funkcja jednej zmiennej, to możemy się obyć bez tego wzoru, a przy okazji pokażę, że można go wywnioskować wykonując ten rachunek. Znaczy, jak ten wzór powinien wyglądać na pochodną złożenia funkcji wielozmiennych. No to liczymy tę pochodną. Czyli tutaj muszę wstawić po prostu za x od t cosinus t. A za y od t wstawiam sinus t. Czyli liczę pochodną złożenia takich funkcji. No i teraz co robi funkcja f z pierwszym argumentem? No funkcja f bierze pierwszy argument, podnosi do kwadratu i mnoży to przez drugi argument, to jest wartość funkcji f. Czyli tutaj muszę wziąć cosinus od t. Podnieść do kwadratu, to jest pierwszy argument funkcji f pomnożyć przez drugi argument funkcji f, czyli sinus od t. No i to jest wartość funkcji f. No i mogę obliczyć łatwo pochodną, bo to jest pochodna iloczynu. Pochodną iloczynu się liczy w ten sposób, że liczymy pochodną pierwszego czynnika, no to będzie 2 razy cosinus t, bo to jest znowu funkcja złożona, tak to jest cosinus od t do kwadratu, czyli jest 2 razy cosinus t razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli minus. Sinus od t, razy druga funkcja, razy sinus od t, do tego dodać cosinus kwadrat od t, tak napiszę, razy pochodna sinusa, czyli razy cosinus od t. No i obliczyłem tę pochodną. To już jest koniec. M mógłbym teraz ewentualnie ten wynik jeszcze trochę uprościć i powiedzieć, że zadanie jest skończone. Ale ja tutaj chcę, żebyśmy zauważyli pewną prawidłowość, i żeby ją zauważyć, to ja to przepiszę tutaj to w minimalnie innej postaci. Mianowicie, tutaj zmienię kolejność tych czynników w pierwszym składniku i napiszę tak: cosinus od t razy sinus od t, i dopiero to pomnożone przez minus sinus od t. No, tylko kolejność zmieniłem tutaj, drugie przepiszę bez zmian. I dlaczego chciałem to zacząć w takiej postaci? Muszę sobie zrobić tutaj więcej miejsca i przypomnimy sobie wzory na funkcje f, x i y. I teraz chciałbym jakoś to powiązać z pochodną funkcji f. A funkcja f to jest funkcja dwóch zmiennych, więc jej pochodna to ma dwa składniki to są jej pochodne cząstkowe. A to obliczmy te pochodne cząstkowe funkcji f najpierw, czyli obliczymy, co to jest df. Po dx. df po dx, no to traktujemy y jako stałą, to jest 2x razy y. Następnie obliczmy sobie pochodną cząstkową df po dy. No i pochodna cząstkowa df po dy, no to teraz x traktujemy jako stałą, pochodna po y tego to będzie po prostu x kwadrat. No i zauważmy, że tutaj, jakbyśmy wstawili za x, cosinus t za y sinus t, to te pochodne cząstkowe tutaj pojawiają się w tym obliczeniu, które wykonaliśmy. Mianowicie tutaj, to co tutaj jest, no to jest 2 razy x razy y, czyli to, to jest pochodna df po dx. A ten czynnik tutaj, no to jest x kwadrat, tak? czyli to jest pochodna df po dy. No i zobaczmy, co dalej tutaj możemy zauważyć? Obliczmy sobie teraz pochodną tych funkcji x i y. Czyli teraz obliczmy dx od t po dt. No to pochodna kosinusa to jest minus sinus od t. No i już zauważamy, że to pojawia się tutaj, czyli to jest dx po dt. I jeszcze jakiś inny kolor, o, może ten, obliczmy co to jest dy od t po dt, no i to jest pochodna sinusa, czyli to jest cosinus od t. No i nie trudno się domyślić, że to jest to co się pojawia w tym miejscu, czyli to jest dy po dt. No i oczywiście pod warunkiem, że obliczymy to pochodne cząstkowe df pod x, df pod y, i później za x i y wstawimy wartości tych funkcji x od t, y od t. No ale widzimy, że tutaj taki ładny wzór daje się odczytać, że, że pochodna tej funkcji, może napiszmy to po dt, tej funkcji f od x od t, y od t, to jest najpierw pochodna cząstkowa df pod dx. Potem, do, potem pochodna dx po dt dodać df po dy razy dy po dt. Te pochodne to są pochodne cząstkowe, a te drugie pochodne no to są takie zwyczajne pochodne, no bo funkcja x i y od t to są funkcje jednej zmiennej. No i oczywiście można by się było czepiać, że ja tutaj wziąłem jakiś jeden konkretny przykład, na którym to się zgadza, ale to nie jest przypadek. To jest ogólny wzór i w kolejnych filmach zobaczymy, że tak jest rzeczywiście zawsze. I zobaczymy, jaka intuicja za tym stoi i jak można formalnie wyprowadzić ten wzór. Wzór na pochodną złożenia funkcji wielu zmiennych. No i omówimy też ogólniejszą postać tego wzoru, bo tutaj to jest pewien szczególny przypadek, kiedy mamy funkcję najpierw z prostej w płaszczyznę, a potem funkcję z płaszczyzny znowu na prostą rzeczywistą. Oczywiście można mieć więcej wymiarowe przypadki i tymi też się zajmiemy. To w najprostszym przypadku, kiedy właśnie mamy takie złożenie, to ten wzór ma tę postać, już z tej postaci łatwo odczytać, jak można by to było uogólniać na więcej wymiarowe przypadki.